Kamera się wyśmieje. Akcja! Warsaw Spiders, ujęcie pierwsze! Cześć, jestem Warsaw Spiders. Zaczniemy dla Was dzisiaj nową serię. Będzie to seria z krótkimi filmikami o aranżacji terrariów. Takich głównie małych dla samców i takich mniejszych samiczek, ewentualnie podrostków. Żebyście mogli sobie zobaczyć właśnie, jak my to robimy, w jaki sposób wyglądają takie małe terraria. A też przedstawimy Wam tak w krótkim skrócie gatunek i danego ptasznika. Peru Purple będzie. Tak, dzisiaj będzie Avicularia Peru Purple. To może powiem, co tutaj przygotowałem dla niego. Więc mam tutaj takie dwa kawałki korkowe. Trochę mchu, trochę porostów. Więc ja się biorę do roboty, a Weronika Wam co nieco opowie o tym ptaszniku. Avicularia SP Peru Purple pochodzi, jak sama nazwa wskazuje, z Peru. Więc znowu przenosimy Was do Ameryki Południowej. Możecie zobaczyć tutaj na zdjęciach, jak wyglądają takie zdjęcia typowo z biura podróży i jak wygląda krajobraz w naturze z bliska. W Peru jest klimat równikowy, wybitnie wilgotny, czyli mamy wysokie temperatury, dużą ilość opadów i piękne lasy równikowe, co stwarza nam wymarzone warunki dla ptaszników nadrzewnych. Podobne warunki musimy zapewnić w terrarium, czyli w dzień temperatura około 27-29 stopni, w nocy mały spadek do około 25 stopni, no i duża wilgotność na poziomie 75-85%. Pamiętajcie, że przy takiej wilgotności konieczne jest zrobienie w terrarium dobrej wentylacji. Przykładowo w matchboxie nie wystarczą tylko dziurki w pokrywce, trzeba jeszcze wykonać wentylację na dole pojemnika, żeby nic nie spleśniało, bo wtedy łatwo roztocza, czy to z resztek pokarmu, czy przez wilgoć. Peru Purple to jedna z największych avicularii. Samice dorastają do 8 cm długości ciała, a z wyprostowanymi odnóżami nawet osiągają 18 cm. Samce oczywiście są nieco mniejsze. Ogólnie jest to bardzo ładny ptasznik, ciało czarne, pokryte gęsto włoskami, a odnóża, jak u większości avicularii, zakończone pomarańczowymi włoskami. Długość życia Peru Purple nie jest dokładnie znana, ponieważ gatunek ten od niedawna występuje w hodowlach. Jednak jak u avicularii nie jest to niestety dość długi czas, około 6-7 lat dla samiczki, a samce około pół roku po ostatniej wylince. Jeśli chodzi o siłę jadu, to u Peru Purple jest on dość słaby. Ptasznik ma bardzo spokojny temperament i atakuje bardzo rzadko. Z tego względu nadaje się dla początkujących hodowców i może być także pierwszym ptasznikiem nadrzewnym. Nie jest jednak łatwy do zdobycia, na rynku jest dużo tzw. hybryd, ponieważ gdy kilka lat temu został przywieziony do krajów europejskich, sprowadzono wtedy także Avicularię sp. Amazonica. Są to dość podobne ptaszniki, łatwo je pomylić, a krzyżówki tych gatunków raczej nie są pożądane w hodowlach. Obecnie przyjmuje się, że gatunek sprowadzony z Brazylii to Avicularia sp. Amazonica Manaos, a gatunek z Peru to Avicularia sp. Peru Purple. Nie wszyscy wiedzą o tym, że ptaszniki z rodzaju avicularia potrafią dobrze utrzymywać się na wodzie i w ten sposób przemieszczać się. W opisie naszego filmu podlinkujemy Wam dwa nagrania. W pierwszym znajdziecie avicularię pływającą w naturze, która dobrze radzi sobie na wodzie. Natomiast drugi film przedstawia ludzką głupotę, w sytuacji, gdy właściciel ptasznika wkłada go do wanny z wodą. Pająk ma problemy z rozłożeniem ciężaru swojego ciała tak, aby równomiernie utrzymywał się na wodzie. Próbuje wejść na brzeg wanny, a właściciel na siłę spycha go do wody. Jest to dobry przykład na to, jak bardzo różnią się ptaszniki wychowane w niewoli od tych żyjących na wolności. Nie mamy tutaj na myśli różnicy w wyglądzie, a raczej w przystosowaniu do środowiska. Dlatego jednak nie próbujcie urządzać kąpieli własnym aviculariom trzymanym w domu, ponieważ są to tylko zwierzęta i robiąc im krzywdę, mogą odwdzięczyć się tym samym. Jak widzicie, terrarium już jest skończone, zwilżone. Więc w takim razie przejdziemy do przeniesienia ptasznika i do krótkich zbliżeń. Teraz zabieramy i bierzemy się za ptasznika. Jak widzicie, ptasiek jest już przeniesiony, jest w swoim nowym lokum. Mam nadzieję, że się zaklimatyzuje i trochę podrośnie, wtedy dostanie pewnie trochę większy terarium. Wtedy dostanie też samiczkę, a póki co my go już zostawiamy. Dajcie nam znać, czy Wam się podoba taka nowa seria na naszym kanale. Zostawcie łapki dla naszej awikularii. Jakiś komentarz ewentualnie, co byście zmienili w tej serii. I widzimy się w następnym filmiku. Na razie, cześć!